Po So, pierwsze, just first and dziękuję Wam foremost, thank you to wszystkim everyone here. za to Thank you to spotkanie. Polyglots for Dziękuję arranging this. Polowi i Joyce And thank Lackner you to all the za translators who are zorganizowanie dedicating their go. time also to bringing this experience to you. W naszej firmie, która Dive, our nazywa się company, our Dive, goal is to bring celem jest Israel to, aby to your Izrael homes. był u Was i w There are many domu. people who come to Israel on a Są regular osoby, basis, które do Izraela but not all przybywają of them dosyć are często, able to ale nie wszyscy experience są w all of stanie Israel. zobaczyć cały And many Izrael, a people wiele are unable osób to come w to ogóle nie Israel. ma takiej możliwości. And I właśnie with that in mając mind, to na it has been myśli, our goal to develop postanowiliśmy opracować technology technologie and i images to bring ilustracje, people które into Israel pozwolą itself. zobaczyć And sam I think that this Izrael. is very, very Myślę, że jest to important bardzo ważne, as dlatego the że Bible Biblia opisuje describes so much of the mnóstwo landscape and krajobrazów, the mnóstwo traditions of the tradycji people of oraz Israel ludzi i and the miejsca w places of Israel. Izraelu. That Kiedy when you're otwieracie opening your Biblię, to Bible, you're looking at the patrzycie na pages, but you strony, don't ale nie see widzicie the wzgórz, hills and the nie widzicie valleys dolin, that nie make widzicie up this tego incredible pięknego country. kraju. And so Dlatego mam I nadzieję, hope that że through this dzięki experience you get a temu taste or a programowi glimpse będziecie mogli of what Israel looked posmakować, like jak and wygląda where the Bible Izrael i happened. gdzie wydarzyła się Biblia. And to do that, Po to, our żeby company tego partners dokonać, with nasza firma Israeli expert tour współpracuje guides, z guides who have had przewodnikami, experience ekspertami, delivering przewodnikami, thousands of którzy tours to oprowadzili thousands of już groups tysiące osób, coming to Israel. tysiące Itamar Ben David is ludzi one of the po top rated Izraelu i guides jednym z tych in all of przewodników Israel, jest and it's Itamar really Ben our pleasure to David. work with him and Praca partner z on nim these to virtual wielka experiences. przyjemność. Ma He has so ogromną much knowledge to wiedzę offer, and I hope that i mam nadzieję, że he takes you on zabierze a Was journey dzisiaj w today podróż through the po land of ziemi Israel and izraelskiej i through przez the Bible samą itself. Biblię. So Itamar, Itamar, I'm going to turn this over to oddaję you now, Ci sir, głos. and you could begin the Możesz presentation. And I zacząć hope już that I talk swoją slowly enough. prezentację. Because I have a I mam tendency to nadzieję, talk że really, dla really fast. tłumaczy But feel mówiłam free to interrupt me, wystarczająco feel free to powoli. interrupt Raz jeszcze Itamar, dziękuję Wam and thank you wszystkim so much za for coming. uczestnictwo w naszym programie. Thank you Dziękuję very Ci much, bardzo, Dave, Abe. and Dziękuję thank you all wszystkim, for którzy joining nas us. słuchają. So I'm Itamar Mam na from imię Itamar i Jerusalem, mieszkam w and Jerozolimie. I think that growing up in Israel Wychowałem się w and Izraelu, reading the Bible at the czytałem place where it Biblię. happened, where all the hills and all the Izrael valleys to and all the miejsce, fields gdzie Biblia and all się the wydarzyła, archaeological wszystkie te sites. wzgórza i doliny, This is all the wszystkie Bible wykopaliska lands. archeologiczne. So growing up like that is a Więc privilege for oprowadzanie me. tutaj And addition to jest that, I am a native Hebrew dla mnie speaker, przywilejem, a oprócz so I tego would znam like to język share hebrajski, my więc understanding mam of the nadzieję, Bible że będę and mógł what się God z wami revealed podzielić with you. zrozumieniem So thank you very Biblii. much for Dziękuję inviting bardzo me. za zaproszenie. Like Abe I usually I podobnie speak jak Abe, fast, zwykle but mówię zbyt people feel szybko, ale free to mam stop me nadzieję, że and give me a ticket. jeśli tak będzie, to ktoś o tym Okay, powie. so I'll just say that we have a Mamy system on system Dive w tym programie Dive, which is about to be o launched, którym but mówił at the Abe, moment we'll be ale using Google w tej Earth. chwili jeszcze And I think skorzystamy z that during the Google Earth. pandemic I to właśnie and these lockdowns, był this sposób, was our way to w jaki share with Israel oprowadzaliśmy po with Izraelu podczas literally pandemii, tens of podczas thousands, if not hundreds of lockdownu. thousands of people. Dzięki And Google thanks Earth, to Google Earth dzięki and wszystkim the content ludziom, którzy providers, budują photographers, treści na Google Earth, we're actually able to do a lot dzięki of what nim we can właśnie do. będziemy mogli Some of the content is wykonać to, co mine, and some of it planujemy. is simply what I composed I to, co będę from what is pokazywał, to available rzeczy, online które są and dostępne w internecie allowed to use it i mogę je under copyright. wykorzystać dzięki So prawom again, autorskim. I have to thank these technological companies that Wdzięczny enable us to więc get jestem tym to wszystkim firmom, this dzieki moment. którym możemy So zwiedzać over here Ziemię we are Świętą. flying above Latamy w tej Israel and chwili all the nad dots and lines Izraelem that you i see, wszystkie these te are the linie places i where we are going kropki, punkty to visit. zaznaczone to miejsca, Shiloh, które your dzisiaj family is located odwiedzimy. here. Shiloh znajduje się właśnie Sorry, tutaj, just over here, the right over w here, samym sercu in the heart Judei of i Judea and Samarii, Samaria, Judła i the Midrash, Szymron, jak mówimy po Shiloh, as we call it in hebrajsku. Hebrew. It's known A w in Hebrew wiadomościach as the miejsca te West określone Bank. są jako zachodni brzeg So this is Jordanu. the heart of Jesteśmy więc Samaria, w samym sercu right over here. Samarii. This is Tutaj Shiloh. jest Shiloh. And my plan is I to put mam historic nadzieję, że Shiloh uda mi in się the to geographical miejsce context pokazać Wam w and the tekście textual. geograficznym i Okay, tekstowym. this is the plan. Zacznijmy Let's do więc it. naszą
wycieczkę. Jeśli chciałbym objaśnić początki Shilo, to muszę się udać na Półwysep Synajski z ogólnego widoku. Udajemy się teraz na Jabal Musa, na górę Mojżesza, na górę Synaj. Jest to tradycyjne miejsce właśnie góry Synaj wspomnianej w Biblii. Jeśli na nią wejdziemy, to będziemy widzieli taki widok. To jest bardzo przyjemna wycieczka. Można to zrobić z beduńskimi przewodnikami. Więc wyobraźcie sobie tutaj Mojżesza, który przebywa tu przez 40 dni, jest już w dosyć podeszłym wieku, ale wchodzi na górę, a u stóp góry synowie izraelscy zorganizowani są w obozie. Ilustracja, którą tutaj widzimy, pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, widzimy tutaj namiot zgromadzenia na samym środku. Namiot zgromadzenia albo w języku hebrajskim mishkan, co oznacza miejsce zamieszkania, miejsce przebywania nie samego Boga, ale Jego imienia, Jego ducha. I wokół namiotu zgromadzenia zorganizowane jest 12 plemion Izraela. Najbliżej wejścia do namiotu zgromadzenia mamy namiot Mojżesza i namiot kapłana Aarona, właśnie tutaj, gdzie pokazuję. Tak właśnie jest zorganizowany obóz izraelski podczas odpoczynku przez 40 lat wędrówki po pustyni, a kiedy wychodzą w podróż, to prowadzi ich Juda, który jest liderem, a na końcu mamy plemię Dana, które rozbijało namioty właśnie tu, czyli mamy Judę, głowę plemion i ostatnie z plemion, czyli Dana. Podczas tych 40 lat Eksodusu synowie izraelscy ćwiczą, uczą się, jak być narodem, ale nie muszą się zajmować gospodarką. Nie muszą się też zajmować kwestiami militarnymi. Walczą w wojnach, w bitwach, ale opiekuje się nimi Bóg. I w tym czasie przywódca Izraela pochodzi z plemienia Lewiego, Mojżesz, prawda? Co jest szczególnego w odniesieniu do tego plemienia? Jest to plemię duchowe, to nauczyciele Izraela, ale nie są przystosowani do zarządzania Izraelem po wejściu do ziemi izraelskiej. Więc kiedy są na pustyni, kiedy opiekuje się nimi Bóg, to przywódcami są Lewici. Ale po wejściu do ziemi obiecanej, przywództwo przechodzi z plemienia Lewiego na plemię Efraina, na dom Józefa, bo właśnie stamtąd pochodzi Jozue, który będzie następnym przywódcą narodu. Także z góry Synaj przechodzimy teraz do Królestwa Haszemickiego, do Jordanii. Widzicie, że nie jest to daleko. Tutaj mamy górę Nebo na wschód od Izraela. Znajduje się ona na terenie Jordanii. Chcę, żebyśmy właśnie tam na chwilę zeszli, żebyście mogli zobaczyć widok, jaki się stamtąd rozpościera. Według ostatniego rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, Mojżesz umiera na górze Nebo. Nie wiemy, gdzie jest jego grób, bo pogrzebał go sam Bóg. I jego następcą staje się Jozue. To jest właśnie widok z góry Nebo. Jest tam obecnie kościół. Także dzięki tym wszystkim fotografom jesteśmy w stanie podróżować po świecie. Tutaj mamy Dolinę Jordanu i Jerycho. I widzimy też mgłę, która zawsze tutaj się znajduje z powodu pyłu w powietrzu. Okej.
Mamy więc nowego przywódcę. Jozue zastąpił Mojżesza i naród izraelski przekracza rzekę Jordan. Zbliżamy się teraz właśnie do Jordanu i znajdujemy się w miejscu chrztu Jezusa i w miejscu, gdzie Izraelici przeszli przez Jordan. To miejsce upamiętnia te właśnie zdarzenia, ale czy wydarzyło się to dokładnie tutaj, czy 100 metrów na północ, czy 100 metrów na południe? Nie wiem tego, ale w przybliżeniu jest to właśnie miejsce tych wydarzeń, niezbyt daleko od Jerycha. To dziś bardzo piękne miejsce. Tu mamy na zdjęciu trochę wyższy poziom wody w rzece. I jak widzicie, wielka, potężna rzeka Jordan już nie istnieje. W tej chwili płynie tutaj jakieś 5% pierwotnej rzeki. A co dzieje się z całą tą wodą? Jest pompowana do miast w Jerozolimie i w Jordanii. Dlatego rzeka Jordan tak bardzo się skurczyła. Jozue przechodzi zatem rzekę Jordan. I tutaj mam miejsce obchodzenie Paschy. Także Pascha jest początkiem i końcem Eksodusu. Izraelici zostają obrzedzani, obchodzą pamiątkę i potem podbiją Jerycho. Widzimy tutaj właśnie Jerycho. Tak wygląda to miasto, które zostanie podbite przez Izraelitów. Znamy historię Rahab, dwóch szpiegów, których ukryła. Potem Jozue i jego wojownicy obchodzą Jerycho przez 7 dni, po jednym razie przez 6 dni i później 7 razy w ostatni dzień dmą w trąby i mury miasta padają. Mamy tutaj też górę kuszenia, tradycyjne miejsce kuszenia Jezusa przez szatana. I z tej okolicy synowie izraelscy zaczynają wędrować na północ. Więc i my pójdziemy w tym kierunku i chciałem wam pokazać trasę, jaką pokonywali. Znajdziemy zaraz ten slajd. Z Jerycha mamy tutaj Dolinę Jordanu. To jest wschodnia granica dzisiejszego Izraela. Także tutaj mamy Jerycho, mamy Morze Martwe. I synowie izraelscy udają się na północ wzdłuż Doliny Jordanu i w pewnym momencie skręcają na zachód. Skręcają na zachód Doliną Tirsa. Nie są pierwszymi, którzy przemierzają tę dolinę, bo jest to również to samo miejsce, którędy Abraham wszedł do ziemi i również jego wnuk Jakub. Także widzimy, że jest związek między patriarchami i późniejszymi synami izraelskimi, którzy wchodzą przez to samo miejsce. Idziemy więc teraz doliną Tirsa i niedługo widzimy Nablus. Szechem, po hebrajsku, Nablus po arabsku. Wchodzimy więc teraz w miejsce, gdzie widać Nablus. Ogólny widok, jest rzeka, jest Dolina Tirsa i docieramy do Nablusu. Na północ od Nablusu mamy górę o nazwie Ebal. To góra, na której w latach 70. ubiegłego wieku odkryto ołtarz Jozłego. To bardzo stary ołtarz,
z XII wieku przed naszą erą. I to, co tam znaleźliśmy, wskazuje na to, że ołtarz ten był zbudowany przez synów izraelskich. Zbadaliśmy kości, jakie ofiarowano na tym ołtarzu za pomocą węgla C14. I znaleziono tam również pieczęć faraona Ramzesa II, którego łączy się właśnie z wydarzeniami Eksodusu. Mamy więc solidne dowody, że jest to miejsce, gdzie Jozue zbudował ołtarz i jest to opisane w Piątej Mojżeszowej i w Księdze Jozuego. Jest to Dolina Przekleństwa, czyli Góra Przekleństwa, czyli Góra Ebal. Widzimy tutaj na zdjęciu lotniczym ludzi, którzy się zebrali. Widzimy rampę, którą się wchodzi do ołtarza i w tym miejscu właśnie składano ofiary. W tej chwili wygląda to trochę dziwnie z powodu wykopalisk archeologicznych i rzeczy, które zbudowano na tym miejscu, ale widać wyraźnie rampę. Kilka miesięcy temu znaleziono tabliczkę z napisem w starożytnym języku hebrajskim i na tej tabliczce było napisane: przekleństwo, 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 umrzesz, bo jesteś przeklęty. Przeklęty umrzesz, bo jesteś przeklęty Bogu. Jest to zgodne z Piątą Księgą Mojżeszową i zapowiedzią zbudowania ołtarza i miejscem przekleństwa i miejscem błogosławieństwa. Mamy więc górę przekleństwa, a na południu mamy górę błogosławieństwa, znaną jako górę Gerazim. Synowie izraelscy są zatem teraz przy górze Ebal, przy górze przekleństwa. I nawiązuje to do Piątej Mojżeszowej 11:6, 27-28. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie słuchać przykazań Boga, Boga Waszego, które wam dziś daje, a przekleństwo, jeśli nie będziecie słuchać przykazań Pana Boga Waszego, zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuje i pójdziecie za innymi bogami, za których nie znacie. To właśnie są podstawy swoistego kontraktu, jaki Bóg zawarł z Izraelem. Posłuszeństwo wiąże się z błogosławieństwem. Jeśli będziemy grzeszyć, to nie znaczy, że Bóg nas opuści, ale na pewno będzie kara. Błogosławieństwa były bardzo materialne. Deszcz, trawa, bydło, dzieci. Takie właśnie były te błogosławieństwa. Chodźmy teraz dalej. Z Nablusu widzieliśmy już ołtarz Jozuego. Tutaj jeszcze jedno spojrzenie na to miejsce. Właśnie to jest ten ołtarz. Z Nablusu synowie izraelscy udają się na południe. Tu mamy Nablus. Tutaj jest Jordan na wschodzie, Morze Śródziemne na zachodzie i synowie izraelscy idą teraz na południe. Przywódcą nadal jest przedstawiciel domu Efraima, czyli Jozue. Kiedy próbujemy zrozumieć nazwę Szylo, to jest to bardzo skomplikowana sprawa. Jest prawdopodobnie jakieś 10 teorii, które to wyjaśnia, ale zacytujmy z pierwszej Mojżeszowej 49:10. Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłów u narodów. Ono należy to właśnie Szylo. Także w języku polskim tego nie widać, ale po hebrajsku ono należy, to właśnie Szylo. Także mamy tutaj pewien związek tego miejsca, Szylo, z władaniem plemienia Judy.
Władanie narodami jest związane z Szylo i z plemieniem Judy. Księga Jozłego, 18 rozdział, czytamy, że zgromadził się cały zbór synów izraelskich w Szylo i że Jozue, ziemia była dzielona między różne plemiona. 18 rozdział Księgi Jozłego mówi, że Izraelici się tam zgromadzili, umieścili tam namiot zgromadzenia, czyli Miszkan, bo kraj już był przez nich podbity. I teraz trzeba tę ziemię podzielić. Jozue rzekł więc do synów izraelskich, dokąd będziecie zwlekać z tym, by pójść i objąć w posiadanie ziemię, którą dał wam Pan, Bóg ojców waszych. Mamy więc tutaj coś, co się powtarza w Izraelu. Obawiają się trochę zaangażowania się w wojnę. Przyzwyczaili się do życia na pustyni. Są wokół namiotu zgromadzenia i nie są zainteresowani uprawianiem ziemi, pasterstwem, pracą, wypracowaniem majątku na własną rękę. A Jozue mówi, musimy pójść i pojąć w posiadanie ziemię. Wybierzcie sobie po 3 mężów z każdego plemienia, a ja ich wyślę. Niech wyruszą i obejdą ziemię i opiszą ją zgodnie z przydziałem dla nich, a potem niech przyjdą do mnie. Także ten podział między plemiona będzie miał miejsce właśnie tutaj. Coś, co się tutaj jeszcze dzieje, tutaj mamy wersety dalsze na ten temat. Skąd wiadomo, że Szylo, że miejsce, które wam pokażę, to rzeczywiście jest ta lokalizacja? Wyjaśniliśmy, że tam był namiot zgromadzenia, że tam się odbywa podział ziemi, ale skąd wiemy, że to jest tak naprawdę to miejsce? I myślę, że jest to jedno z najlepiej udokumentowanych, udowodnionych miejsc, może poza Jerozolimą. Na początek wspomnimy, że znaleźliśmy w Szylo bizantyjski napis, który mówi, żeby Bóg miał miłosierdzie nad ludem Szylo. To jest napis, który ma 1500 lat, także jest to dosyć pomocne. Mamy jeszcze dwie inne rzeczy, które wskazują, że jest to Szylo. Góra i źródło na północ od Szylo, właśnie to miejsce, po arabsku nazywa się Ceylon. Tutaj widać właśnie tę nazwę. Jest tam źródło i góra o nazwie Ceylon. Po arabsku Ceylon to jest ta sama nazwa, co Szylo po hebrajsku. Są jeszcze dwie inne rzeczy, dwa inne powody. Dolina na południe od Szylo. Właśnie tutaj jest ta dolina. Znana jest jako Dolina Dziewcząt, Wadi Bnat po języku arabskim. I później wyjaśnię, skąd ta nazwa się wywodzi, jest związana z tradycją biblijną. Także w oparciu o geografię i o nazewnictwo wiemy, że to miejsce to jest właśnie starożytne Szylo. Na północ od Telu, czyli wzgórza, mamy nowe osiedle tutaj, osiedle Szylo, i mają tam piękną synagogę, którą chciałem wam pokazać. Tak właśnie ta synagoga wygląda. Jeśli jesteście obeznani z przybytkiem, to od razu wam się skojarzy, że ta synagoga wygląda jak
przybytek. Tutaj mamy namiot, tutaj mamy słupy. Oczywiście one dzisiaj są zrobione z betonu i z kamienia, a w przybytku były sporządzone z drewna. A kiedy pójdziemy do wnętrza, to widzimy tutaj bamę. To jest miejsce, gdzie kantor wypowiada modlitwy. Przypomina ona ołtarz z rogami. I tutaj arka na torę również jest zaprojektowana w sposób przypominający arkę z cherubinami w górnej części. Także to jest współczesne Szylo. I teraz pewnie rozumiecie już lepiej, dlaczego jesteśmy tak pewni, że to jest miejsce starożytnego Szylo. Tutaj mamy zdjęcia z drona. To jest osiedle, dzisiejsze Szylo. A to jest Szylo starożytne, gdzie widzimy archeologię, wykopaliska. To jest szczyt wzgórza Szylo. A tutaj jest obszar po północnej stronie tego wzgórza, gdzie znajdował się namiot zgromadzenia, czyli przybytek. Dlaczego tak uważamy? Dowiecie się za niedługo. Widzicie, że tutaj jest mnóstwo wykopalisk. A żeby lepiej to jeszcze zrozumieć, udajmy się do Księgi Sędziów, która ogólnie rzecz biorąc pokazuje rozpadanie się koalicji plemion izraelskich. Były więc czasy Mojżesza na pustyni, kiedy naród był bardzo zjednoczony. Za czasów Jozłego naród również był zjednoczony, a za czasów sędziów nastąpił rozpad. Wiele razy czytamy, że w Izraelu nie ma króla. Każdy robi to, co mu się podoba. Czemu mówisz, że nie ma króla w Izraelu? Przecież jest król. Królem jest Bóg. Ale nie ma nikogo, kto byłby personifikacją przywództwa, który by jakoś utrzymywał naród w całości, tak jak Mojżesz czy Jozue. Ta abstrakcyjna idea Boga, który nie ma żadnej twarzy, którego wizerunków się nie robi, którego imienia nie wolno wypowiadać, jest to coś bardzo trudnego. I widzimy raz za razem, że plemiona nie postępują według Słowa Bożego, że są napadani przez wrogów, potem sobie przypominają o Bogu, Bóg ich ratuje za pośrednictwem sędziów. Pod koniec Księgi Sędziów mamy opisane straszne wydarzenie. Wydarzenie dotyczące nałożnicy, która została zgwałcona i zamordowana przez członków plemienia Beniamina. Są to ostatnie rozdziały Księgi Sędziów. Kobieta ta zginęła, jej mąż pociął ją na 12 części i rozesłał je do synów izraelskich, do plemion. Izraelici zebrali się na wojnę z Beniaminitami i po wojnie pozostało 400 mężczyzn z plemienia Beniamina i żadnych kobiet. Synowie izraelscy są więc poirytowani. Nie jesteśmy zbyt mocną koalicją. Stracimy zaraz jedno z plemion i nie mogą na to pozwolić. I postanawiają, że tym 400 Beniaminitom trzeba dostarczyć kobiety, ale oni sami przysięgli, że swoich córek nie dadzą im za żony. Więc postanawiają wziąć dziewicę z Gileadu i sprowadzić je na święto w Szylo. Księga Sędziów 21. Oto rokrocznie odbywa się święto Pana w Szylo, które leży na północ od Betelu, a na wschód od drogi wiodącej z Betelu do Sychemu, a na południe od Lebona.
Jeżeli Shiloh jest stolicą plemion, to dlaczego konieczne jest podanie tak dokładnych informacji o jego położeniu? Dlatego, że to miejsce zostało praktycznie zapomniane. Jest tam namiot zgromadzenia, jest tam Arka Przymierza, ale plemiona izraelskie tam nie chodzą. Na północ od Betel, na wschód od drogi wiącej z Betelu do Sychemu, a na południe od Lebona. Takie są instrukcje. Więc teraz zobaczmy, gdzie to wszystko się znajduje. Tutaj jest Betel. Tutaj jest droga. Dzisiaj jest to droga numer 60. Jedna z głównych dróg w Judei i Samarii. I na wschód od tej drogi. Ta droga dalej tam idzie aż do Nablusu, a między Shiloh a Nablusem jest wioska, która po arabsku nazywa się Luben. Luben to zachowana nazwa Lebona, to ta nazwa hebrajska wspomniana w wersecie. Także ta historia również pomaga nam się upewnić, że tak, to jest właśnie miejsce starożytnego Shiloh. Teraz Beniaminici otrzymują polecenie. Idźcie i przyczajcie się w winnicach i baczcie, otóż gdy wyjdą dziewczęta z Shiloh, aby sobie potańczyć, wy wypadnijcie z winnic i porwijcie sobie każdy żonę z dziewcząt sylońskich i wracajcie do ziemi Beniamina. Wspomniałem o tej nazwie Dolina Dziewcząt i to jest właśnie upamiętnienie tego starożytnego zdarzenia z Biblii o dziewczętach i winnicach. Aż trudno uwierzyć, jak historia i nazwy zostały zachowane przez tysiące lat z pokolenia na pokolenie. Myślę, że to wszystko, co wspomniałem, udowodniło, że to jest właśnie starożytne Shiloh. Chciałbym teraz wyjaśnić coś na temat Shiloh. Główne wejście jest na południu i w pozostałych kierunkach są głębokie doliny. I widzimy też, że Shiloh to nie jest najwyższa góra w okolicy. Więc można sobie wyobrazić, że kiedy plemiona izraelskie zbierały się w Shiloh, to nie wszystkie były w samym mieście tutaj, lecz niektóre przyglądały się z otaczających je wzgórz. Przychodzi mi do głowy inne miejsce, które ma podobną geografię, to jest Jerozolima. Góra Moria to również niższe wzgórze otoczone wyższymi górami, więc ta idea, że Góra Boża jest niższa od otaczających je wzgórz, stosuje się również tutaj. To nie tylko Jerozolima i Góra Moria, która leży stosunkowo nisko, ale również Shiloh. Są dwie opcje interpretacji. Po pierwsze, Bóg chce, żebyśmy się nauczyli pokory, że nie chodzi tutaj o najwyższą górę, lecz o niższą. A druga interpretacja jest taka, że Bóg chce, abyśmy wiązali się z ziemią, żebyśmy się pochylili, uniżyli w kierunku ziemi po to, żebyśmy mogli wznosić w ten sposób Jego imię. To nie jest tak jak na górze Synaj, gdzie ze szczytu widzieliśmy wszystko dookoła. Tylko tutaj naród izraelski przez stosowanie Słowa Bożego na ziemi miał sprowadzać Królestwo Boże na ziemię. Widzimy teraz, że tutaj jest wzgórze Shiloh, a my stoimy na północnym końcu tego wzgórza, gdzie był namiot zgromadzenia. Skąd to wiem? Znów możemy się tutaj rozejrzeć, mamy doliny. I skąd wiemy, że tutaj był przybytek? Są dwa powody. Po pierwsze, jest to płaski teren, mniej więcej o proporcjach przybytku 50 na 15 metrów. I to właśnie pasuje do placu namiotu zgromadzenia.
But the plaza around it is about 50 meters on 50 meters. A oprócz tego mamy też opisy zniszczenia Szylo i o tym, jak przybiegł człowiek z bitwy Ebenezer i najpierw przebiegł przez miasto Szylo i potem, kiedy biegł w dół, to wszyscy zrozumieli, że bitwa została przegrana. Kapłan Heli słyszy okrzyki z miasta i on właśnie znajduje się tutaj. I dlatego myślimy, że tutaj w tym miejscu był namiot zgromadzenia. Mówiliśmy więc o przybytku w czasach Mojżesza. Tutaj widzimy model. To jest wejście. Mamy ołtarz. Mamy stoły, na których zabijano zwierzęta na ofiarę i mamy sam namiot zgromadzenia, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. To jest model Arki Przymierza tutaj w pewnym miejscu w Jerozolimie. Wewnątrz znajdowały się tablice Mojżesza. Był tam zwój Tory, który Mojżesz spisał na górze Sajnach. Była laska Arona, która zakwitła. Były to kwiaty migdałowca. Wszystko to było wewnątrz namiotu zgromadzenia. W piątej księdze Mojżeszowej mamy przymierze Boga z Izraelem. To jest coś, co Żydzi recytują każdego dnia, że On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. Będzie też dawał na twoich polach trawę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do syta. A w przeciwnym wypadku zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. A na koniec czytamy, aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. To część słów, które wypowiadamy w modlitwie dwa razy dziennie. A tutaj możemy się przyjrzeć, w jaki sposób plemiona zostały zorganizowane. Opuściliśmy pustynię, weszliśmy do ziemi obiecanej i lud zorganizował się w dolinach i na wzgórzach. Tu mamy Szilo w samym środku i jak wiemy, Bóg nie jest zadowolony z Szilo, co za chwilę wyjaśnimy. I przywództwo zostanie przeniesione w kierunku południowym do plemienia Benjamina. Pierwszy król Izraela pochodzi z plemienia Benjamina, to król Saul, a później Bóg mówi, to jeszcze nie wystarczy i znajduje kolejnego króla z Judy, z Betlejemu. Oczywiście chodzi o króla Dawida. Widzimy więc, że przywództwo nad Izraelem przemieszcza się od Lewitów do plemienia Efraima, później do Benjamina i na sam koniec do Judy. Wygląda na to, że Bóg tak jakby dostrajał plemiona, stara się zrównoważyć niebo i ziemię we właściwy sposób. Tak to właśnie bym opisał. Chodźmy więc teraz dalej. W czasach Szylo, kiedy Izraelici właściwie o tym Szylo zapomnieli, mówiliśmy o tej strasznej historii z nałożnicą, która została zamordowana, o tym, jak prawie że wyginęło plemię Benjamina. Bóg wprowadza na scenę nową osobę. Ta osoba to Elkana.
Tutaj jest Nablus, tu jest Shiloh, a teraz idziemy na południe, które dziś po arabsku nazywa się Al-Ram, a w czasach biblijnych była tutaj wioska o nazwie Rama. Jest to wioska, w której mieszkał Elkana, który miał syna Samuela. Z tego właśnie miejsca Elkana rok po roku wędruje do Shiloh i za każdym razem idzie inną trasą. Zamiast udać się prosto do Shiloh, skręca na południe, spotyka się z ludźmi w wioskach i przypomina im, jest święto w Shiloh, chodźcie ze mną. Próbuje zjednoczyć pokolenia, próbuje im przypomnieć, że Dom Boży jest w Shiloh. Czyni to co roku i później jego syn Samuel będzie postępował podobnie. Dziś w Rama nie ma w zasadzie nic do oglądania. Tutaj jest mur, jest to palestyńskie miasto. A my razem z Elkaną i jego dwiema żonami, Haną i Peniną, udajemy się do Shiloh. Hana i Penina przybywają tędy, wspinają się na główne wzgórze i później idą na północny koniec wzgórza, gdzie znajduje się namiot zgromadzenia. Hana jest bezdzietna, a Penina ma dużo dzieci. Hana jest z tego powodu bardzo smutna, więc obiecuje, że jeśli będzie miała syna, to poświęci, odda go Bogu. I kiedy wylewa w ten sposób swoje serce, Heli myśli, że jest pijana. I mówi do niej, przestań pić wino, a ona mu odpowiada, że nie jest pijana, tylko że jest bardzo, bardzo smutna, że jej dusza jest smutna. A on jej mówi, nie martw się, bo twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Będziesz miała syna i tym synem jest Szmuel, Samuel. I jest to również jedno z wyjaśnień nazwy Shiloh, nie tylko przynależność, ale związek ze słowem Sheila, czyli proszenie. Nie jest to dokładnie to samo słowo, co w Biblii, ale jest związane właśnie z prośbami. I ta kobieta prosiła Boga o pomoc, o to, żeby mogła urodzić dziecko. Kiedy więc ten syn wreszcie się rodzi, to oczywiście jest to Samuel. I ona wtedy wypowiada takie słowa, które chyba są jedną z najpiękniejszych modlitw w Biblii. Weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Chciałbym to powiązać z czymś, co zostanie napisane przez Dawida w Księdze Psalmów. W Psalmie 99 czytamy, Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów Jego, a Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia Jego. Wołali do Pana, a On ich wysłuchał. Rabini zastanawiali się, jak to się stało, że psalmista widzi tutaj Mojżesza i Aarona jako jedną osobę, a Samuela jako drugą osobę, jakoś porównuje Samuela jednocześnie z Mojżem i Aaronem. I jedno z wyjaśnień, jakie podają, mówi, że Mojżesz i Aaron reprezentują wiarę czy też religię zorganizowaną, która jest potrzebna po to, żeby budować społeczność, żeby edukować młodsze pokolenie. Ale ważniejszą częścią wiary jest spontaniczna modlitwa, wiara, która pochodzi z nas samych. Także potrzebujemy w pewien sposób zorganizowanej religii, żebyśmy mieli strukturę, ale rzeczą wyższą, lepszą jest bycie jak Hana, jak
Elkana jak Samuel, bez świątyni, bez zorganizowanej wiary, bezpośredni związek, kontakt z Bogiem. To jest jedna z interpretacji, jaką tutaj można zastosować. Młody Samuel w wieku 2 czy 3 lat przeprowadza się do świątyni, gdzie spędzi, przeprowadza się do przybytku, gdzie jest Heli, jego synowie Hofni i Pinehas. Hofni i Pinehas są złymi ludźmi, a Heli nie narzuca im dyscypliny. Później stracą swoje stanowisko, tak samo jak, tak właśnie jak Bóg przewidział, że dom Helego zostanie zniszczony. Zanim przejdziemy dalej, spróbujmy zrozumieć, co wydarzyło się tutaj. Mamy więc bitwę między synami izraelskimi a Filistynami. Filistyni nadchodzą z kilku miast na południu Izraela. Mamy tam Gazę, Ashdod, Ashkelon. I odbywa się bitwa w miejscu pod nazwą Ebenezer. Wiemy, gdzie jest to miejsce. To właśnie jest teren, gdzie odbyła się ta bitwa w niedalekiej dolinie. Tutaj mamy wykopaliska archeologiczne i mniej więcej w tym miejscu rozegrała się właśnie ta walka. Jest to między wzgórzami Samarii a wybrzeżem, na którym mieszkają Filistyni. Widać tutaj właśnie te wzgórza i równinę. Synowie izraelscy nie ufają Bogu, że da im zwycięstwo, więc sprowadzają na miejsce walki Arkę Przymierza. I wiemy, jak się to skończyło. Arka Przymierza została przejęta przez Filistynów. Izraelici przegrywają i pewien mąż biegnie aż do samego Szylo i powiadamia Helego, że Izraelici odnieśli porażkę i później mówi, że Arka Przymierza wpadła w ręce Filistynów. I dopiero kiedy ten człowiek wspomina o Arce, że została zabrana, Heli spada i skręca kark. Wygląda na to, że ten kapłan skupia się bardziej na przedmiocie religijnym, przedmiocie kultu, niż na narodzie. A cóż jest ważniejszego niż przyszłość narodu? I to jeszcze raz pokazuje nam, że skupienie się na rzeczach duchowych bez żadnego związku z ziemią nie jest właściwym nastawieniem. Musi być to powiązanie również z ziemią. Arka Przymierza spędza 6 miesięcy wśród Filistynów. Z Ebenezer jest przeniesiona do Ashdod i do innych miejsc. Przyjrzyjmy się teraz na to, jak jedno z tych miejsc wygląda w dzisiejszym czasie. Filistyni to Grecy. Tutaj mamy relief pokazujący to w czasach faraonów. Wiemy, że byli żeglarzami, że mieli statki i teraz w ich ręce wpadła Arka Przymierza. Po 6 miesiącach Arka zostaje odesłana przez Filistynów. Dlaczego? Dlatego, że wydarzyło się tyle plag na nich spadło, że Filistyni stwierdzili, że mają już dosyć i wysyłają Arkę na wozie. Dociera ona do Bet-Szemesz i później do Abu Gosz, do Kiryat Jearim i stamtąd do Jerozolimy, ale nie od razu, jeszcze minie trochę czasu i Arka ostatecznie znajdzie się w Jerozolimie. Tu mamy Filistę, pokażę wam Gazę, skoro mowa o Filistynach. Mamy tutaj słynne palestyńskie miasto właśnie o tej samej nazwie, Gaza.
I chciałem tylko wspomnieć, że dzisiejsi Palestyńczycy, ich nazwa pochodzi z tego samego słowa, ale to nie jest ten sam naród. Filistyni byli z pochodzenia Grekami, a Palestyńczycy to głównie Arabowie. Cesarz Hadrian w II wieku naszej ery chciał ukarać Żydów za rewoltę i zamiast nazwy Judea nadał temu terenowi nazwę odwiecznych wrogów Izraela i zamiast prowincji Judea nazwał to miejsce prowincją Palestyna. 1800 lat temu to jest właśnie człowiek, który nadał tę nazwę Palestyna. A historycznie Filistyni i Filistea byli na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Tak wygląda port w Gazie. I chodźmy teraz dalej. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział mówi: a gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi i zniechęci do swych synów i córek rzekł: zakryję przed nimi oblicze moje. Zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, gdyż ród to przewrotny, synowie, w których nie ma wierności. Ród to przewrotny, synowie, w których nie ma wierności. Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest Bogiem, podniecili mnie marnościami swoimi, więc i ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, podniecę ich narodem nikczemnym. Współcześni rabini mówią dzisiaj, że to jest nasza kara. Palestyńczycy, szczególnie Liga Arabska, to jest właśnie kara, jaka spada na nasze pokolenie. Także wszystkie te proroctwa z Biblii dzieją się właśnie teraz. Szylo ostatecznie upadnie po bitwie pod Ebenezer i po zachodniej stronie znaleźliśmy ślady zniszczeń z około XI wieku i w tym pomieszczeniu znaleźliśmy wiele warstw popiołów z pożaru, który strawił Szylo. A można się dowiedzieć, kiedy to się działo, ponieważ znaleziono również dzbany, w których była pszenica, w których była żywność pochodzenia organicznego i dzięki temu można zbadać, z jakiego czasu to pochodzi. Szylo upadnie. Ma to miejsce jakieś 40-50 lat przed wstąpieniem Dawida na tron. Tutaj w tym czasie mamy proroka Samuela, który stara się zjednoczyć lud. I na zdjęciu, które teraz widzimy, mamy człowieka w szatach najwyższego kapłana. Oczywiście Samuel nie był najwyższym kapłanem, ale jest tutaj, mamy napierśnik z 12 kamieniami, które przedstawiają 12 plemion, ale widzimy też szatę, która nosi nazwę efod. I Biblia mówi nam, że prorok Samuel nosił efod. I wygląda na to, że każdy prorok, który był wystarczająco uduchowiony, nosił efod. Tak jakby to było odzienie wskazujące na to, że dana osoba była prorokiem. Już zbliżamy się do końca naszej wycieczki i przejdziemy teraz w miejsce, gdzie prorok Samuel uczył i sądził synów izraelskich. Miejsce to nazywa się dzisiaj grobem Samuela. Nie jest to daleko od Jerozolimy. Widać tam na horyzoncie budynki jerozolimskie. Miejsce nazywa się Mitzpa.
W tym właśnie miejscu o nazwie Mitzpa prorok Samuel sądził synów izraelskich. Czy on tam jest rzeczywiście pogrzebany? Nie, jest pogrzebany w mieście Rama, które niedawno wspomniałem. Dzisiaj znajduje się tutaj meczet, który został zbudowany na ruinach kościoła, a wewnątrz meczetu jest synagoga, także jest to miejsce bardzo interesujące. Żebyście mogli zobaczyć proporcje, mówiliśmy o Dolinie Tirca, o Nablusie. Tamtędy synowie izraelscy weszli do ziemi obiecanej. Później przez kilkaset lat namiot zgromadzenia był w Szilo, a później środek ciężkości przemieszczał się w stronę Jerozolimy. Nie od razu, ale szedł w kierunku Jerozolimy. I teraz odwiedziliśmy miejsce nazywane grobem proroka Samuela. Kończąc naszą wycieczkę, chciałem jeszcze powiedzieć, że kiedy panował Saul, tutaj mamy Givat Shaul, wzgórze Saula, tutaj mamy ilustrację autorstwa Gustawa Doré, mamy proroka Samuela, mamy Saula i mamy króla Amalekitów. Ponieważ Saul zachował życie króla Amalekitów i musiał go zabić Samuel, Saul został ukarany i jego panowanie się skończyło. Jego następcą był król Dawid, co miało miejsce kilka lat później. I teraz zbliżając się już do końca naszego spaceru, chciałem powiedzieć, że Dawid urodził się w Betlejem, więc widzimy, jak przywództwo przemieszczało się w kierunku południowym. Dawid przeniósł stolicę do Jerozolimy, sprowadził tu również Arkę Przymierza. Zaczytajmy jeszcze kilka wersetów. Psalm 78. Porzucił Bóg, porzucił przybytek w Szylo, namiot, w którym mieszkał wśród ludzi. Oddał w niewolę Arkę Przymierza i chwałę swoją w ręce wroga. To jest nawiązanie do bitwy pod Ebenezer. Wydał lud swój na pastwę miecza i rozgniewał się na dziedzictwo swoje. Zgardził namiotem Józefa, a plemienia Efraima nie wybrał. Tu jest mowa o Jozłem. Lecz wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą miłuje. Widzimy teraz, jak kończy się wędrówka skrzyni przymierza. Z Szylo do niewoli u Filistynów, później do Kirjat Jearim i jeszcze kilku innych miejsc i wreszcie do Jerozolimy, gdzie Dawid chciał zbudować świątynię. Powiedział do proroka Natana, patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Dawid nie jest z tego zadowolony, a Bóg mu obiecuje, nic się nie martw, będzie świątynia, ale ty jej nie zbudujesz, tylko twój syn Salomon. Rozumiemy więc teraz lepiej Szylo z geograficznego punktu widzenia i z punktu widzenia Biblii, w jaki sposób przywództwo nad Izraelem przemieszczało się z północy na południe, kiedy Bóg dostrajał równowagę między rzeczami duchowymi a ziemskimi. I na tym skończymy naszą wycieczkę. Dziękuję bardzo wszystkim.